I przejdziemy teraz do zadań obliczenia stechiometryczne zadania. Zadanie pierwsze. Oblicz ile gramów CO2 powstanie, czyli dwutlenku węgla, podczas spalania 100 gramów węgla. Czyli mamy reakcję spalania węgla, czyli węgiel plus tlen daje tlenek węgla 4, czyli CO2, bo węgiel jest czterowartościowy, tlen jest dwuwartościowy, skraca się na krzyż i dlatego mamy CO2. Interpretacja molowa jest taka, że 1 mol atomu węgla reaguje z 1 molem cząsteczek tlenu i powstaje 1 mol cząsteczek dwutlenku węgla. Dlaczego 1? No bo tu wszędzie są jedynki w równaniu reakcji, a jedynek w chemii się nie pisze. No i teraz przejdźmy na zapis masowy. Mamy, proszę zobaczyć, układ okresowy. Tu mamy węgiel. Węgiel ma 12, czyli 1 mol atomów węgla waży 12 gramów. Prawda? 1 mol cząsteczek tlenu waży 32 gramy, bo 2 razy 16. No i w związku z powyższym 1 mol dwutlenku węgla waży 12 plus 32, 44 gramy. No, możemy z tego zrobić prawo zachowania masy, jakbyśmy potrzebowali 12 plus 32 jest na pewno 44. Dobrze, możemy już skasować układ okresowy. Teraz wrócimy do naszego zadania. Oblicz ile gramów CO2, czyli naszą niewiadomą jest dwutlenek węgla, powstanie podczas spalania 100 gramów węgla. Wiemy, że z 12 gramów węgla powstaje 44, a ze 100 x. I możemy ułożyć taką prostą proporcję, że 100 gramów do 12 gramów, to tak jakby tu była kreska ułamkowa, ma się tak samo jak x do 44 gramów. Czyli tak jakby tu była kreska ułamkowa. No, rozwiązujemy na krzyż, czyli x razy 12 gramów równa się 100 gramów razy 44 gramy. Dzielimy obustronnie przez 12 gramów i mamy, że x równa się kreska ułamkowa 100 gramów razy 44 gramy przez 12 gramów. Tu się gramy jedne skrócą. O, zostanie wynik w związku z tym w gramach. I używamy kalkulatora. 100 razy 44 podzielone przez 12 równa się 366,6666, czyli w przybliżeniu 366,7 grama. Czyli odpowiedź by była, że ze spalenia 100 gramów węgla powstanie 366,7 gramów dwutlenku węgla, tlenku węgla 4. No i proszę teraz samemu spróbować się z podobnym zadankiem, tylko teraz mamy ile gramów SO2 powstanie podczas spalania 100 gramów siarki. Napisać sobie równanie, interpretację molową i za chwilę pojawi się rozwiązanie. I podaję rozwiązanie. Tu mamy równanie reakcji, interpretację molową i mamy tu, a tu naniesione są dane 100 gramów siarki i niewiadoma x SO2. Budujemy proporcje,
proporcja zostaje tutaj rozwiązana. Wychodzi 200 gramów, ze 100 gramów 200 gramów. Ale proszę, proszę zobaczyć, skoro z 32 gramów siarki powstaje 64 gramy SO2, czyli dwa razy więcej, czyli ze 100 gramów można by w ogóle nie licząc i napisać 200. No ale oczywiście rozwiązaliśmy proporcje. No i piękna odpowiedź, ze 100 gramów siarki otrzymano 200 gramów SO2. No i zadanie następne.